też dobrze. Tak więc dzień dobry, witamy wszystkich na konferencji prasowej. Dziękujemy za liczne przybycie. Paweł Siek, wiceprezes Okręgu 4 Partii Korwin. Drodzy bydgoszczanie, koniec roku to dobry czas na podsumowanie. Galopująca inflacja uderza we wszystkich. Jednak nie jest ona już taka groźna dla prezydenta Bydgoszczy. W ubiegłym tygodniu zaskakującą decyzję podjęto o podniesieniu o blisko 100% wynagrodzenia dla Rafała Bruskiego. Pytamy, za co ta podwyżka? Miasto zadłuża się z każdym kolejnym rokiem. Podatki i opłaty w mieście są coraz wyższe. Między innymi podniesienie cen biletów i stref parkowania o 27%. Podwyżka za wywóz śmieci o 70%. Podwyżki cen prądu i podatku od nieruchomości. Dodatkowo podniesiono także opłaty za wynajem obiektów przyszkolnych, sportowych. Ponadto także miasto jest w totalnej agonii komunikacyjnej. Zamknięta trasa uniwersytecka, rozkopane drogi. Oprócz tego w kolejce czeka szereg niezrealizowanych obietnic prezydenta Bruskiego. Jak choćby przebudowa ulicy Nakielskiej, deklarowana 7 lat temu, czy też budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż trasy uniwersyteckiej. Pan prezydent w mediach wypowiada się i żali nad tragiczną sytuacją miasta, ale nie przeszkadza mu to, aby dodatkowo sięgnąć po pieniądze dla własnej kieszeni. Uważamy, że lokalni politycy oraz krajowi nie powinni w tym trudnym czasie dodatkowo obciążać podatników nowymi opłatami czy też podatkami, a tym samym ani nie powinni czerpać pieniędzy publicznych dla własnych korzyści. Panie Rafale, honorem byłoby tych pieniędzy nie przyjmować. Dziękuję i teraz proszę o zabranie głosu Damiana Gastoła. Witam serdecznie, Damian Gastoł, lider klubu Konfederacji. Ciśnie się na usta pytanie, za co? Za co te podwyżki tak naprawdę? Przecież w każdej normalnej firmie podwyżki są za jakieś sukcesy. Proszę przedstawić tą listę sukcesów. 95%? Przypuśćmy 10 największych sukcesów pana Pruskiego. Nie ma takiej listy i nigdy nie będzie, ponieważ widzimy, że Bydgoszcz jest coraz bardziej zadłużona, coraz bardziej widzimy, w jaki sposób działamy, tylko na chwilę. Budżet obywatelski, który miał pomóc mieszkańcom. No, teraz, w tej chwili, prezydent Bruski robi kampanię pokazującą, że to niby z Nowego Ładu nie dostał pieniędzy. Jest awantura między PO i PiS-em w Bydgoszczy. Tak? To jest teatrzyk. Bo ta tak naprawdę wstydliwa koalicja w Bydgoszczy, PO i PiS-u, spowodowała to, że prezydent Bruski będzie zarabiał teraz 95% więcej. Więc nie mówmy o żadnym konflikcie między PiS-em a PO. Bo jeśli chodzi o podwyższenie dla siebie płac, to zawsze zagłosują razem. Bo tak właśnie radni PiS-u albo się wstrzymali od głosu, albo zagłosowali za podwyżką dla prezydenta Platformy Obywatelskiej. To warto podkreślić. Także szanowni państwo, jeszcze raz, za co? To jest podstawowe pytanie, które powinno odpowiedzieć teraz prezydent, Rada Miasta, za co te podwyżki i dlaczego w ten tutaj sposób bydgoszczanie będą za to płacić. Także dziękuję serdecznie, Maciej Cerajewski. Dzień dobry, Maciej Cerajewski. Koledzy odnieśli się do bieżących wydarzeń politycznych, ale jesteśmy także w okresie świąteczno-noworocznym, także chciałbym w imieniu władz partii, bydgoskich władz partii Korwin złożyć najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom Bydgoszczy, aby ten nowy rok był rokiem wolności. Wolności, którą nam prawie w każdym kroku władze zarówno centralne, jak i lokalne starają się zabierać. Nie dajmy się
i bądźmy razem, gdyż tak naprawdę czołowe partie polityczne w kraju starają się nas podzielić, podczas gdy w kwestiach dla nich istotnych, takich jak własnych podwyżek, działają razem. Także jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego i bądźmy razem, a przywrócimy normalność i to tą starą, a nie żadną nową normalność, która jest po prostu komunizmem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zatem dziękujemy. Konfederacja, wolność i niepodległość.